No, elo, witam was na kanale FPS Mobile, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie ulepszoną wersję Criticala 1.33.1, tą taką naprawczą wersję tej nieudanej, którą wszyscy pokochali i znienawidzili po prostu. Dobra, lecimy sobie od razu z tym, nie? Ogólnie to jest update, który wprowadza balans, bo takiego no nie było po prostu w tej wersji 1.33. Mówię prawdę, nie zmyślam. No i movement speed został zredukowany. Zostało właśnie zredukowane to, że po prostu trzeba teraz mniej kulek, żeby kogoś zabić. A wszystkie SMG zostały też zbalansowane, zwłaszcza z damage'em. Shotguny zostały zbuffowane. Aim punch został też poważnie tutaj ciężko zredukowany. No i dobrze. W tym rebalansie wszystkie bronie, ich jakby moc, została zbliżona do wersji 1.32, czyli wiecie, no czuć było tą broń, tak moim zdaniem, w 1.32, czuć był odrzut broń i tak dalej. No i to zostało zbliżone do tego, zobaczymy jak bardzo, czy nie tylko na papierze. Dalej mamy aim assist, będzie mocniejszy na bliższe dystanse. Skok jego, nie wiem, średnica, strefa po prostu została też zredukowana, czyli obstawiam, że zmniejszona. Obrażenia w nogi zostały zbuffowane. Obrażenia przez C4 zadaje więcej obrażeń, po prostu, no, jak to nazwać, no, obrażeń z serca, nie armoru, tylko naszego HP. Dalej mamy właśnie balans broni. Mieszony został ogólnie nasz movement z tymi broniami, jak trzymamy, nie? 5.25 do 5.1. Zmniejszony właśnie ruch w powietrzu, movement w powietrzu. 4.5 do 3.7, więc tu dość sporo. Dalej mamy ten taki shake, czyli trzęsienie ekranu w gierce z 0.2 do 0.3. No, zostało tak to zrobione, żeby było czucie jak w wersji 1.32, więc to zobaczymy. Ogólnie powinno się szczać podobnie. O, tak to w skrócie ten podpunkt uznajemy. Zostało tutaj zredukowany ten random aim punch efekt bez kwlaru i kiedy ktoś strzela nam po nogach. No i tu mamy ogólnie ten rebalance tego wszystkiego. Mamy petkę, nie została zmieniona i gdy został to jeden punkcik do damage'u, do max damage'u, czyli maksymalnie 30 nam może tutaj zadać. Dalej dual MTX39 dostał plus 1, GSR też plus 1 dostał, MRK73 zostało zmniejszone o 12, więc zobaczymy jak będzie zabijać obydwa strzały nadal. Eagle został tak jak był. Dalej mamy właśnie w tych pistolach minimalny damage, czyli w 250 będzie to 24, XDEC 22.5 zostało tutaj do 75. Dual MTX też został do 75, do GSR-a podobnie, MRK została zmniejszona o 9 punktów. Ok, dalej mamy już SMG, MP5, no ogólnie wszystko w SMK-ach zostało zmniejszone, tutaj macie wszystko pokazane. Dalej mamy karabinki, nie, shotguny, tutaj dostał każdy po plus 1, LKSG to w ogóle co to tu robi? Nowy shotgun. Dalej mamy tutaj minimalny damage, zostało tutaj wszystko zmniejszone. Okej, okay, dalej coś ciekawego, co chyba większość z was interesuje, bo w końcu tym się grać nie dało. To znaczy, no bo dało się, ale to było nieopłacalne. Większość tych broni oprócz Skara i AK oraz AR-ki. Tak moim zdaniem MK coś tam zabijała, ale zależy jak leży. Zależy jak leżało. No i tak, max damage w SA nic się nie zmieniło, w M4 też nic, RC też nic. Do AK zostały dodane 2 punkty. Do HK no, odjęli 5 punktów, do SG zostało dodane 9 punktów, do UGA plus 10, do Skara plus 2. No i dalej mamy minimalny damage, nic się nie zmieniło w SA, M4 oraz ARC. AK zostało dodane o 1.800, HK zmniejszone o 5.400, DSG zostało dodane 8.1, a do UGA zostało dodane plus 9 i do Skara 1 plus 8, to znaczy plus 1.8, ok, więc to miało znaczyć. Dalej mamy snajperki, tu się nic nie zmieniło, to znaczy TRG zostało zmienione bardzo. Max damage jego to jest zmniejszone zostało o 22, minimalny damage też został zmniejszony o 20.9.
No i dalej to nic się nie zmieniło. Możecie sobie tutaj wszystko ocenić, przeglądać, jak to było w 1.33, jak to tutaj wygląda. No i co, lecimy dalej. Niestety teraz potrzebują jej strzałów do zabicia, więc okej. Okay. Znaczy nawet okej okay się z nich strzelało jeszcze w tej wersji, ale teraz może będzie jeszcze lepiej. Zależy, bo też no czasami dużo wchodziło, a czasami było tak okej. Okay. Ideolo, picobello. Dalej mamy SMG. Zostały zrebalansowane w takim dużym skrócie. Kto by się tego spodziewał? A tego nikt się nie spodziewał. A co by nie powiedzieć? Dalej mamy zredukowany damage na armor. No i penetrację armora. Zredukowany został, kurde, long distance, czyli no, zredukowane zostało to, że ktoś nas zabijał w wersji 1.33 z drugiego końca mapy. Tak w sumie dosłownie. SMG mnie. A z AK się tak nie dała na przykład, więc to było dziwne. Więc zostało zmienione tutaj, zredukowana możliwość zabicia kogoś z długiego dystansu. O, szybkoszczelność 90 została zmniejszona, podwyższona z 900 do 950. No i co teraz, kiedy mamy w ręku wszystkie SMG, no to daje to możliwość biegania, strzelania i w sumie też no, trafiania w bliskim dystansie. Więc to, co ogólnie te SMG powinny robić, a nie to, że z drugiego końca mapy tak się dało. Więc zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać. Czy SMG będzie faktycznie SMG-iem, a nie po prostu karabinem maszynowym na dalekie dystanse. Dalej mam shotguny. Wszystkie tutaj, cały ich damage został też tutaj zredukowany i takie tam. No i teraz jeden strzał potrzeba, żeby kogoś zabić nawet z ciężkim armorem na bliski dystans. No w sumie to prawda. W prawdziwym życiu też, jak dostaniemy tak bliska shotgunem, no to też powinniśmy zginąć nawet z pancerzem. Balansowana została właśnie long range damage, czyli na daleki dystans, nie damage, na daleki dystans, obrażenia. Dalej mamy karabiny SA, RK, SCAR. No to jakaś tam niedoskonałość tych broni została zmniejszona i ten crosshair został naprawiony, czyli ten celownik. O, tutaj też przetłumaczę na polski, bo w sumie zapomniałem, że coś takiego posiadam na tej przeglądarce. No i co, mam korektę uszkodzeń dla RG, wielu RK, czyli tych dwóch, bo no więcej ich nie ma, aby lepiej dopasować je do ich cen. Tabela uszkodzeń, tam też mieliście podaną. No i co, mamy karabiny snajperskie, zmniejszono rozszerzania M14 i SWDK. I ogólnie łatwiejsze sterowanie powinno być, no tu wiecie, jak to tłumaczę, oczywiście. Macie po angielsku. Back to back shots. No i co, no okej, okay, zobaczymy, bo M14 nawet podczas celowania krzywo strzelała. Tego nie powinniśmy nazwać karabinem snajperskim czy snajperką, bo po prostu to nie strzelało jak snajperka, to strzelało krzywo. No i zmniejszono oczywiście uszkodzenia dla TRG, ale zwiększa swoją trwałość penetracji. Dalej mamy ulepszenia czy naprawy tam jakieś bugów z tymi gratami. Penetracja tego naszego nade'a została zmieniona z medium na hide. Więcej będzie po prostu zadawać uszkodzeń, obrażeń dla nas. Smoke color, czyli kolor smoke'a został zmieniony. No ogólnie miały na nie duży wpływ światło mapy, czyli tam kogoś pewnie mogliśmy zobaczyć pod odpowiednim kątem. No i zostały one zmienione na taki ciemno-szary. Dalej mamy, dobra, to mam przetłumaczę, naprawiono właśnie eksplozję tych, no i mechanikę uderzenia dla wszystkich rzucanych właśnie nade'ów. Teraz eksplodują ponownie przy bezpośrednim trafieniu. Aha, czyli to nie tu usunęli, nawet nie zauważyłem. Obszar uszkodzenia ciała, no i głowa bez zmian. Pozostaje licznik obrażeń na 4 razy. Mrążnik, mnożnik uszkodzenia górnej części ciała został zwiększony z 1 do 1,35. Mnożnik właśnie dolnej części ciała, i biodra i tak dalej, zwiększono z 0,5 do 1,35. Zwiększono mnożnik obrażeń dług 0,5 do 0,6. No i tak mamy tutaj wszystko pokazane. O, wam to nawet powiększę. Mnożnik obrażeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Armor został tutaj balansowany i tak dalej. Powinien przynajmniej. Heavy armor ma teraz, daje totalnie 200 HP. EU 100, Kevlar 100, ten lekki Kevlar
daje totalnie stówkę, czyli 50 hełm i 50 kevlar. Wcześniej to hełm dawał 25, tak mi się wydaje. No HP to chyba nazwę, ale to jest po prostu no armor, ale wiecie, to daje nam tych 200 punktów armorowych, tak to mogę nazwać. No, no i co dalej? Mamy zmiksowane te kombinacje, dają totalnie 150 daje tych punktów. No i co? To wszystko zostało dopasowane do wszystkich właśnie tutaj opcji noszenia tego, te wszystkie obrażenia, nie wiem, to shake ekranu, jak dostaniemy w łeb, czy dingniemy do light kevlaru i heavy, no i bez. I więc to też zostało coś tam porobione z tym, zobaczymy, czy się głowa przy tym light kevlarze będzie tak odchylać, tak samo jak, nie wiem, w sumie chyba bez. Też się tak dużo właśnie odchyla. No i zredukowano speed, czyli nasz tutaj movement, ruch. Z lekkim keblarem z 3,5 do 4. No i tu mamy tutaj tabeleczkę. Wartość penetracji jest bliższa 0. Pancerz otrzymuje więcej bezpośrednich obrażeń. Wartość penetracji bliższa 1. Zdrowie gracza otrzymuje więcej bezpośrednich obrażeń. Tak to teraz działa. Skok, no, zmniejszona siła skoku z 4,3 punkta do 4,1. No i przyspieszenie powietrza, czy jak zwał, tak zwał, też zmieniono z 4,75 letnych do 4. Dokładność skoku, tam tak to ocenili, że są otwarci na opinię na ten temat. Niektórzy chcą go zachować i nie chcą go całkowicie usunąć, żebyśmy tam przesyłali opinię. Moim zdaniem to wszystko jedno, jakby był, jakby go nie było, tak czy siak dało się grać. Skok w tej wersji, no mi się podobał, nie, ale też jakby usunęli to tam też zanim bym nie płakał. Przynajmniej można jakieś tak lepsze sposoby są na jiggle, nie? Po prostu jiggle pika czy coś tam tym skokiem. No ale tam rybka. Zmniejszono niedokładność ruchu na wszystkich tutaj broniach, bliżej właśnie jest wersji 1.2, więc tylko to się pewnie będzie różnić. Teraz poruszanie się i strzelanie jest mniej karzące, tak to nazwali. Ok, no i co, ceny zostały zbalansowane też broni, tutaj możecie sobie ocenić co jak. No i tu mamy taką notkę, że od 2020 roku tam obie frakcje mają te właśnie różne bronie, jedne są jakieś lepsze i gorsze od drugich. Na przykład to dla tebeków bronie były zazwyczaj z dużymi obrażeniami, zadawały dużo obrażeń na strzał. Ale miały wolniejsze tutaj, szybkoszczelność wolniejszą po prostu. A dla CT-ków, no to bronie były o mniejszym zadawaniu obrażeń, ale większej szybkoszczelności. Tak to ogólnie miało działać. Jak wyszło, tak wyszło. Aim Assist. Zostało to zmienione, że będzie działał chyba lepiej na odcinku od 0 do 7 metrów. No i co, nic się nie zmieniło na średnim i dużym dystansie. No i co, tu mamy tabelkę, jak to wszystko wygląda. Party classy, czyli te takie tutaj, o takie dixy, nie? Które zostały też niektóre nowe dodane, na przykład do armora albo ten ding w głowę, są teraz bardziej widoczne. Tutaj mamy się w ścianę, to nic się nie zmieniło, chyba raczej tak nie się da. Armor jest taki żółty dings, no i też taki niebieski. No i strzał w głowę jest taki. Jakby taka iskra tak zwana od łepetyny wychodząca. Okej, okay. To było na tyle. Moim zdaniem fajnie jakby dodać z powrotem te czerwone party classy. By wtedy było widoczne, że koleś dostał nie w armor, a w ciałko. Czyli te białe party classy. Aha, dobra, bo to jest biały kolor taki, aha, nie zauważyłem go w ogóle. Biały kolor, no to jest ściany i nie wiem, podłoga ogólnie nie przeciwnik. Tak to sobie można uznać. Żółty. No to jest strzał w ciałko bez armora. Niebieski, no to strzał w ciałko, ale z armorem. W armor, pomarańczowo żółty, taka iskra się tak zwana, nie? No to jest headshot bez armoru. A niebieskie takie, no to będzie to strzał w hełm. Ok. No i co dalej? Mamy nowe medale. Brick, czyli tak jakby złamanie. Nowe medale właśnie do tych armorów, nie? Się bardziej dopasowują, czyli jak zniszczymy hełm, no to pokaże się brick hełmu, czyli nie, że zniszczyłeś hełm. Kevlar zniszczony, brick, czyli zniszczyliśmy armor. Takie dwa nowe medale, no i na końcu asysta pewnie, nie? Bo i tak zginiemy. No i co? Dalej mamy bronie z dużą penetracją. Będą zabijały naszych tutaj właśnie oponentów bez
tak zwanego złamania, no zniszczenia po prostu ich kevlarów. Na przykład HK, SCAR będą, no i też większość właśnie snajperek, będą po prostu zabijać bez penetracji tego, to znaczy z penetracją, ale bez właśnie niszczenia tych armorów. A te inne bronie po prostu trzeba zniszczyć armor, pokaże się taki medal, no i kogoś wtedy zabijecie. Tak to będzie działać. Teoretycznie to pomoże, bo teraz jak dodali te armory, no to nie wiedzieliśmy, czy ktoś ma lowa, czy nie, czy ma jakiś właśnie mało tak zwanego tutaj żyćka. A teraz jak zniszczymy armor, to przynajmniej będziemy uradowani, że przynajmniej dostał tyle strzałów, ale nic nie poszło na marne i może zginie od naszego tutaj teammate'a, o ile go trafi. Tutaj coś dla innych graczy, którzy mają słabe sprzęty, czyli będziecie mogli grać od Androida 5.1, no wiadomo, od nowszego, silnik OpenGL S3.0 został kompatybilny z naszym GPU. Urządzenia właśnie z tym mniejszym systemem, tym bardziej gównianym, no nie będą już dopuszczane do gry, po prostu gierka wam nie będzie działać na takich słabych właśnie systemach. No i w sumie to na tyle w skrócie, ale większość ludzi ma chyba nowsze telefony i tyle, albo ma iOS po prostu. No i to było na tyle, możecie to znać, jak oceniacie ten update, zobaczymy. Beta już jest dostępna, by the way, też będę musiał przetestować, jak się gra na iPadzie, tak dalej, aby to wprowadzić jak najszybciej, bo no, tak średnio się gra, moim zdaniem 1.33 jest do opanowania, ale no co z tego, jak nie ma jakichś tam realiów praktycznie, realiów growych też w sumie, bo SMG zabijał z takiego dystansu dużego. To było na tyle, dzięki za oglądanie, no i na razie, do następnego odcinka, cześć!